Hejka, jak tam najświetniejsi? No mam dwie wiadomości, jedną dobrą, drugą też dobrą. Po pierwsze, nie będzie pokazywania żeber w niniejszym materiale filmowym. A po drugie, zaraz pójdziemy do kuchni, tam mam jednocześnie i frytki, i ziemniaki. Chyba było 3,5 kilo ziemniaków w tej siatce. Miała 9 godzina, a dziewczyna mi zostało 0,5 kilo. Ale policzyłem jeszcze te, co są w garku i zaraz będę na patelni. Kochani, aha, no, jaki jest, będzie clue naszego filmu, a jakieś na pewno będzie. Szukałem ostatnio istot energetycznych, ale ich nie było. Zobaczcie, bo tutaj mówicie, Tomek, nie ma technologii podróży w czasie. Chociaż jest na wszystkich lotniskowcach i wszystkie normalne państwa. Nie, dobra, kochani, ja wiem, że. Zobaczcie, są ziemniaki, są. To tu nawet czasopisy też są, kochani. I też nie można zobaczyć. A jak nie wiecie, jak to ugryźć, jak to zbadać, to sobie wpiszcie tak: Andrew D. Basiago. Andres D. Basiago. I ten pan wszystko wam wytłumaczy. Bo wie o tym więcej niż ja. Zobaczymy jeszcze nasze miasto, które podobno tak źle przedstawiam, że wszyscy chcą do mnie przyjechać z Kostaryki i z Indii. Moi przyjaciele, chociaż delikatnie próbuję im to powiedzieć, że no ważno, że nie mam za bardzo jak ich ugościć. Alex Jones nawet chciał, żebym prowadził jego stronkę, ale byłem zbyt zajęty pracą. Davida miałem odebrać na lotnisku. Ty wynoś się stąd, z tego mieszkania. Mogę płacić. Zostaniesz wyemitowana. Ja prowadzę nagranie, nagrywam siebie, a nie ciebie. Przeszkadzasz mi w nagraniu. Jesteś stalkerem i dotykałaś mnie w dzieciństwie tak bardzo, że do dzisiaj się wstydzę twojego dotyku. Kontynuujemy nagranie. Także wynoś. Nie płacisz za nic, za mieszkanie, za czyjś nic. Więc masz się wynosić ze swoim matką, ja tu pracuję. Może opowiesz o tych wieśniakach, którzy mieli mnie załatwić za te 5 tysięcy? Jeszcze wynoś. Wynoś się. Dobrze, kochani. Nagrywam cię i ci mówię, że cię opublikuję, bo to jest moje nagranie, w które się sama po prostu włączyłaś. Kochani, kontynuujemy nagranie. Wyobraźcie sobie śliczni, jakiej przemocy oferowałem, kiedy byłem malutki. Kiedy byłem malutki, nie było żadnej pomocy, no robili ze mną co chcieli. Byłem po prostu ich szmatą, albo nawet gorzej niż szmatą, bo ja byłem taką szmatą do wyrzucenia, której najchętniej by się pozbyć. Najchętniej by się pozbyli, ale po prostu prawo no uniemożliwiało takie skasowanie tej szmaty, jak mnie traktowali. Szmata do wycierania, tym właśnie byłem i dlatego dzisiaj nic mnie nie rusza. Nie boję się alienów, nie boję się nikogo. Boję się trochę tu, że mogę być taki, bo mama jest blisko i mogłaby mnie wypchnąć, ale i tak bym przeżył, tak jak przeżyłem już tyle zamachów na moje życie, a kondrujat czeka następne. Zostaw mnie samego. Nie płacisz pan, bo nie ma strasza mieszka, wynosi. Wynosi się, bo nie płacisz za nic, nie wracamy. To jest właśnie. Wynosi się. Dotknij mnie, a tylko mnie dotknij. Ale nie masz prawa do mieszka. To jest właśnie ta mama, która chodzi do cioci, a ciocia z nią świetnie współpracuje. Muszę się tu zastawić domowe sposoby. Właśnie do cioci zawsze chodzili tacy lizusi, mam tego typu pokroju osoby, a ja tam nigdy nie pójdę. Chyba że z policją i z prokuratorem. Dobrze, kochani. Domowe sposoby, tu jest się nagrywa. Widzicie, kontynuujemy naszą zabawę. No i o czym to ja mówiłem. Technologie czasoprzestrzeni. Dobra, nie będziemy o tym gadać. Andrew D. Basiago, taki pan. Pisze się Andrew D. Basiago. On wam wszystko wytłumaczy. Jeśli byliście zbyt zajęci udawaniem wielkiej elity, zgrywaniem, kurde, przyjmowaniem sianka od Niemców. No jakoś do was nikt nie chce przyjechać z Indii ani z Kostaryki, tak jak do mnie. Aha, no, jeszcze Davida Icke też miałem odebrać na lotnisku, ale no nie miałem sianka na bilet i to jest to. Dobrze, o czym mieliśmy mówić? Aha, no właśnie.
Bo chciałem powiedzieć, kochani, jak mnie tu chcieli dojechać, patrzcie. Tu, no nie mogłem się zaprosić o opiekę medyczną. Wszędzie się patrzyli jak na symulanta. Nie mogłem się doprosić do lekarstwa, chociaż się tak dusiłem. Chociaż od 89 roku choruję bardzo na... No, na przewlekłe nietypowe zapalenie oskrzeli, jak to się nazywa. Ostatnio jestem już chory, odkąd mieszkam tutaj w środzie, właśnie z rodziną. Każdej jesieni jestem chory, no bo tu podejrzewam, że nie wszyscy przestrzegają zasad higieny. Aha, miasto miałem pokazać, trochę ciemno jest. Tam dużo nie widać. Tam dalej. No właśnie, do mnie chcą przyjeżdżać tutaj, do tej naszej elity, no tak nie bardzo walą z całego świata. A nie będę się chwalił. No więc o co chodzi? No więc kiedy już nie mogłem dostać pracy, przez rok już się ze mnie śmiali w niektórych miejscach, gdzie mnie wysyłano z urzędu pracy, ja tam musiałem chodzić, chociaż z góry wiedziałem, że nic się nie stanie. Zawsze tam po prostu się śmiali w niektórych miejscach, gdzie poszedłem, jak mnie zobaczyli. Wszędzie miałem te recepty na 100%, no prawie zawsze. Chociaż mówiłem, że jestem biedny, że no mnie nie stać na wszystkie lekarstwa. Są już tutaj niektórzy z otoczenia, z naszego blokowiska, no tylko na to czekali, aż mi wypadną zęby i już mi nie odkładali dzień dobry. No a na końcu już tam na tej radzie to dwóch dyrektorów naraz się dogadało, żeby wynająć jakichś morderców albo chociaż porywaczy, jak się dowiedzieli, że dosyć jest celu. Coś mam teraz, no właśnie. Aha, no o tym takim czymś jak zniknięcie teczki z wykształceniem to już nie wspomnę, nie? Bo to już tam... Normalna sprawa, że wykształcenie, chociaż ja zdałem maturę tu jak egzekwo z jedną dziewczyną na jakiejś witam na piątkę i szóstkę, studia ukończyłem łączną oceną 4, bez jednej dwójki, z żadnego egzaminu ani jednej dwójki nie dostałem, pracę magisterską obroniłem na piątkę, no to mi załatwili Niemcy, czy tam no po prostu ktoś skupił, ktoś sprzedał, ktoś dał siano, że wyszło, że nigdy nie byłem wpisany na listę studentów. I mam wykształcenie średnie niepełne, czyli tak zwane podstawowe, no to ale nie wiedzieli, że mam indeks, gdzie wszystko jest, wszystkie podpisy profesorów. No więc kochani, ja dlatego żyję i do was mówię, że nie wiedzieli, ukrywałem to przed nimi, żeby zawsze coś mieć na nadzór, jaki jestem silny w internecie. A ilu to było w naszym powiecie? Tak właśnie to była taka myśl przy ziemniakach. Ilu musiało być patriotów wcześniej przede mną, jakichś liderów lokalnej społeczności, którzy sprzeciwiali się germanizacji i co się z nimi stało, gdzie oni są, co ich spotkało, no ich prawdopodobnie załatwili, tak jak prawie załatwili mnie, tylko nie wiedzieli, że jestem taki silny w internecie, a ludzie przede mną może nie byli, pewnie nie, bo mi słowo nich zaginął. No i tak to jest. Dziękuję, przepraszam i chciałbym życzyć wam miłego wieczoru w waszym gronie rodzinnym, a mi nie musicie, jak widzicie jest nóż. No i aby pozostał tutaj używany do ziemniaków. A to jest to jedzenie, które rodzina kazała pokazywać. To otworzymy lodówkę, patrzcie. Ta sama lodówka, co mieliśmy ją wyłączoną latami. Nic nie było, więc była w ogóle wyłączona. Teraz nagle na pokaz. No to... No bo jak zwykle prawda, nie? Sorry, czy tam, czy fajnie było, czy się wam podobało, czy nie, tam. Dobrze.